Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam na live z Asasyna. Yay! Assassin's Creed Origins na waszych ekranach, drodzy państwo. Przy okazji powiedzcie, czy granie jest za głośno. Witam, witam, witam. Trochę mi się przekrzywiło. Jak tam dzionek wam mija? Ta muzyka tutaj w menu jest ogólnie dosyć głośna, ale jak coś ją dosyć mocno ściszyłam. Hello. Jacek, nie mam pojęcia, bo ogólnie rzecz biorąc, ja miałam do tego Assassina DLC z racji tego, że zamówiłam w preorderze. I mam jakieś DLC, które się nazywa Sekrety Piramid. I teoretycznie w pudełku mam napisane, że Season Pass jest do tego dołączony, ale nie mam pojęcia, jak go włączyć. A o darmowym DLC w ogóle nic nie wiem. Także ja jestem cała głupia, jeśli chodzi o te DLC-ki wszelkie z tego. Więc jak mi powiesz, gdzie to jest, to chętnie przygarnę. No mogę wam w sumie pokazać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to gdzieś tutaj było. Tu chyba jak wejdę w sklep. Nie, bo tutaj mi się nie chce załadować. Co ja tu miałam? Tu jest posiadane. Aha, ale tutaj jest... Dobra, to się nie pokaże. W każdym razie mam te sekrety piramid, a resztę to nie mam pojęcia. Cześć, Lukas! Hej, Samfu! szept włączony... Kurczę, nie wiem, czy mam szept włączony. Ale to jak coś, to podeślij na ten, na maila. To ja sobie to po prostu dodam w tam w wolnej chwili. Muszę trochę, nie wiem, jak ściszę tą muzykę, to nic nie będę słyszeć. To ja sobie po prostu to dodam w wolnej chwili, bo to chyba nie jest nic jakiegoś bardzo istotnego. No właśnie... aha. To jest jakieś wyzwanie społecznościowe. Nie mam pojęcia. Zalogowałam się do tego, ale nie mam pojęcia, co to jest. O kurde. Wyjumało mnie. Okej. Okay. Błąd usług sieciowych. Aha, super. Nie, to się chyba nie połączymy. Chyba musimy sobie darować. Cześć, Lawrence. Rumak fajny jest w tym DLC. Aha. No to podeślij na maila, to ja sobie to zgarnę. Dzięki wielkie. dobra. Skończyliśmy tutaj. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Od czasu jak grałam w First Looku, to nie grałam więcej, także... Pokaż się. No, nie jesteś tak przystojny jak Edward, to ci muszę przyznać. W dodatku ta muzyka z menu, ona jest ładna, ale mam wrażenie, że jest trochę mało egipska. Nie wiem, jakoś na przykład w Black Flagu jak przechodziłam, to ta muzyka, było czuć taki piracki klimat, taki totalny, nie? A tutaj mam wrażenie, że to jest tak, no jest ładnie, ale no... Tyłka nie urywa, jak to mówią. Tak, Travis, dokładnie. Kochamy Yubi. Nie. No, trochę dziwnie biega. Aha. Ale z tego, co pamiętam, to ja skończyłam tam na górze. Chyba. Czekaj. Skończyłam... Spadaj, gościu. Nie denerwuj mnie. To są wielbłądy. Ja chciałam do tego stolika
podejść do tego gościa. Czy ja mogę tutaj? O. Tak, bo ja bym chciała zobaczyć, co on tu ma. Co to jest? Szczury wodne! Zadanie poboczne. Bandyci przejęli kontrolę nad ważnym źródłem i wymuszają opłaty od rolników, którzy potrzebują świeżej wody. Człowiek imieniem Teremun został uwięziony wraz z innymi ludźmi za zorganizowanie protestu. Okej, okay, akceptujemy wszystkie. Okej, a na razie idziemy polować z tym naszym orłem. Ui. Tak, Sena, ja domyślam się, bo to jest, to wygląda na takim samym, na takiej samej zasadzie jak chociażby w Wiedźminie 3. więc ogarnę. Spoko. Tutaj jest oznaczone, z tego co pamiętam, te misje jako właśnie na sugerowanym poziomie, więc dopóki zajmę się główną misją, no to muszę zrobić trochę innych, bo tutaj muszę mieć piąty poziom. Bo mogę sobie nie poradzić, także... Także za to się zabieramy. Aha, nie. Dobra. Uuu, jestem orłem! Naciśnij X, aby śledzić materiał. Aha, nie, bo to... Przesuń celownik, aby wskazać miękką skórę i naciśnij X, aby śledzić ten materiał. A skąd miałam wiedzieć... Gdzie tu jest miękka skóra? Tu jestem ja. Tam jest miękka skóra! Ja tam lecę, ale fajnie, jestem orłem! Oczywiście, że ogarniam. Mogę też kupować rzeczy, okej? Okay? Tak, widziałam orła ci. Czekajcie, bo... Mogę jakoś szybciej tym orłem? Chyba nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. To tak latam, bo chcę, a nie... Znaczy, jakbym chciała, a nie mogła. No i jak mam zapolować na to? Ja chciałam na to. Kurde. Pieczone. Jak mam na to zapolować? Ustaw znacznik, szybowanie. A tu jest przyspieszenie jakieś, teoretycznie. Dobra. Tego nie zauważyłam. Jak mam to zapolować? Nie. Ustaw ten... goddammit, głupi orzeł. A nie, nie ogarnia polowania. No. Możesz... Poluj rzecz na to. Odpoczywa. Uważałam... I co? I mogę to... Jak mam to... Ja bym chciała to zapolować. Może jakiś inny przycisk. Ups. Chyba coś zepsułam. Ustawiasz znacznik na skórze i tyle, aha. No to głupie. Znaczy, że ja muszę specjalnie iść z moim asasynem, żebym... Jestem w ogóle ciekawa, czy dostaniemy te ostrza do zabijania, widzę te takie z asasyńskie, bo tu jeszcze ich nie widziałam. Tak, wiem, mogłam wziąć wielbłąda. No tu spalone coś. Fuj. Musimy w ogóle wejść na wieżę, bo chcę zobaczyć, czy jest Leap of Faith. Widzę orła cień na piask. Dobra, gdzie jest ten... mój wielbłąd? Płotka? Do nogi? Nie, chyba nie przyjdzie. Został uwiązany gdzieś nie wiadomo gdzie.
No wiem, że słabym ptakiem jestem. Przepraszam. Postaram się szukać skarbów, ale nie sądzę, żebym znajdowała wszystkie i bardzo dokładnie, bo ja... No, nie jestem aż tak spostrzegawcza. A na to mogę zapolować? Jak mam wyciągnąć... jak mam wyciągnąć... O, łuk. Brak amunicji! Co? Widzę, że muszę mieczem chyba jednym. Bo tam jest jedno, a tu? To co lata? Dobra, nieważne, gdzieś tam poleciało. No dobra, ale czekajcie, bo ja się nie polowałam. No, wspinaj się na te kaniony. No czekaj! Bo ja nie mam strzału do łuku. Teraz będę gonić tej zwierzyny, nie wiadomo jak... No jakbym nie mogła orłem zapolować, no co za shit. Zobaczcie, tak gdybyś miała wybrać, jakim ptakiem chciałabyś być, to jakim byś była i dlaczego. O nie, uciekł mi za... teren, o. Tak, świetnie mi pójdzie to polowanie, to jestem tego pewna. O, czekaj, idzie tu z powrotem. Nic ci nie zrobię, czekaj! Czy ja mogę jakoś kupić strzały albo wyrobić strzały? Mapa. Tu jest jakiś punkt. Somalia. A. Posąg, który my usza, tu jest stajnia. Ja bym była sową. No, Eagle Screed, no ale by się przydało, no. Amunicję miałeś w tym domu, aha. Bardzo dobre pytanie, gdzie był ten dom? Tu jest jakaś usrobicielka, dobra. A mogę zrobić tu szybko podróż? O, super. Czekajcie. Musimy znaleźć tą amunicję, bo ja przecież nie będę ganiać za tymi jeleniami, czy cokolwiek to było. Nie umiem polować. Dobra, teraz pytanie, gdzie był ten dom? Czekajcie, bo ja tędy jechałam na swoim... O, tu... Są mnóstwo znaczników mi się teraz pokazuje. Czy ja tu jakoś nie szłam? Nie, tak to my tego nie znajdziemy. Tkacz. Co? Mogę to jakieś przybliżyć. Bardziej się nie da. Dobra, chodźmy na ten punkt. Może będzie widać cokolwiek stamtąd. Gdziekolwiek to jest. Podoba mi się, jak przełączasz się z szybkiej podróży i tak śmiesznie wyłania się świat. Aha. Czekajcie, tu coś jest. Tu jest jakiś... O. Dobra, będzie lipo fight. Ej, czekajcie, tu... Tu ten... Tu był ten dom! Dobra, gdzie macie strzały? Pokazywać mi.
Czekajcie tu. Nie, nie chciałam się przełączać na... Nie chcę senu, tylko chcę strzały. Nie macie strzały. Tu nie ma strzał. Oczywiście. Progres zawsze. Tylko nie taki jak trzeba. Gdzie jest ten mój punkt? Bo ja zgubiłam już ten punkt nawet. Wow. Aha, tu. Dobra, olać na razie strzały. A tu jest ten... jest sianko. Dobra. Będzie sianko. Ale właź tam na górę, człowieku. Nie denerwuj mnie. Najlepiej być miłym, nie polować w grze. Ja tak robię wcale nie dlatego, że polowanie nie wychodzi. Cześć, Fingosia. No, synchronizacja, poproszę. Jej, wracamy do asasynów. Synchronizacja i Leap of Faith. Strój tym wzrokiem nowym. Może namierzały strzały tak samo jak skrzynki. No właśnie próbowałam, ale... tak nie bardzo. Już chcę zaciągać do ścian. Okej. Okay. Jak mam zrobić Leap of Faith? A, tak, dobra. Wow, jako gwizda w ogóle. Lol. Nie chciałam tego, chciałam to. Gdzie masz strzały? Czekajcie, zobaczymy mapę teraz w takim razie. Nie, 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 chciałam przybliżyć. No to jest jakieś zadanie poboczne, no. Czy ja nie mogę tego jakoś wyrobić, tych strzał? Nie. Chyba muszę je znaleźć. Czekajcie, bo on mnie tu uczył. Tu jest coś! O matko. Dobra. Jestem nieogarem, przepraszam. Okej. Teraz, gdzie jest mój wielbłąd i dlaczego ja go nie mogę zawołać w ogóle? Wielbłąd. Gdzieś tu były też stajnie, ale... Boże, ta gra jest nieintuicyjna. Dlaczego jak gwizdam, to nie działa? Po drugiej stronie domu... Wytwarzanie. Aha. Po drugiej stronie domu... Czekajcie, tu jest chyba mój wielbłąd. Dobra, znalazłam wielbłąda. Ale to chyba nie jest mój wielbłąd, bo nie mogę na niego wsiąść. Oczywiście, że nie. Dobra, wytwarzanie na razie zostawmy. Gdzie jest... Więcej strzał. Więcej strzał. Dobra. Może ja nie mogę mieć już wielbłąda. Może to był tego gościa wielbłąd i już nie mogę mieć. Tak, jestem bajek. Gdzie jest mój wielbłąd? Płotka do nogi! Wielbłąd karżowany. Aha, jak weszłam do ekwipunku. Okej. Okay. Więcej strzał, więcej strzał. No cóż, życie, nie? Tak. Po piramidkach się będziemy wspinać, tylko... Ja chcę mojego wielbłąda. Wierzchowiec, no. Wierzchowiec w użyciu. Super, no tylko gdzie on jest? A, tu jest wytwarzanie faktycznie. Hmm.
No nie wiem, jak to ogarnąć. O, cześć, zapomniany Greg. Dobra, nie chciałam tego, tylko chciałam... Tylko bliżej bym może chciała jakąś skórę. No niestety bliżej chyba się nie da. Ale tam jest mnóstwo latającej skóry. Więc może się uda. Dobra. W jakim punku siedzi, czeka sobie. No, schowałam go do kieszeni. I nie wiem, jak go wyjąć. Ach, te wielbłądy. Nie mam pojęcia. Pewnie gdzieś został ten wielbłąd i się zbagował, albo... Cholera wie. Albo nie mogę go używać, faktycznie. Wow! To jest mi... To jest... Wow. Świątynia Amona. Oż, mordę kopany. To jest mój standard w asasynie. Ja wszędzie skaczę, gdzie popadnie i potem ginę. Dobra, gdzie jest to moja latająca skóra? Chodź, moja skóro. Nie uciekaj ode mnie. Bardzo cię potrzebuję, nawet nie wiesz jak bardzo. Raczej ja mogę z nią trafić stąd? Czy to jest skóra taka nie latająca? Nie, bo ja jej w ogóle nie widzę. Z zapiaskami. No gdzie uciekasz, skóro? Czemu ja strzelam aż 4 strzałami naraz? O, czekaj, a mogę tą? Trafiłam! Trafiłam. Mam 1 miękką skórę. Ile potrzebuję? Nie, to to. Ulepszenie wyposażenia. Nie wiem, wygląda na to, że chyba jedno. Czy kamera nic nie zasłania? Chyba nic nie zasłania takiego. To bogatemu zabroni, oczywiście. A w ogóle ten asasyn dostał dosyć dobre oceny. Już widziałam pierwsze recenzje i całkiem fajnie go ocenili. Dzięki, Sapu. Tak, to chyba dlatego, że włączyłam sobie pełne wspomaganie celowania. Coś czuję. Oj tam, oj tam. Weź jeszcze za polu i później się przyda, okej. Okay. Dobra. To idziemy po tą... Aha, która jest tam, wysoko. Let's go, let's go. O, czy mogę tego? Nie, stój, stój! Nie chciałam cię wystraszyć. O, 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 o. Dobra. Jedno jest, rogate. O, za daleko. Dobra, przeszukaj. No, ja chcę na to rogate. Już nie mam strzału! No, pogięło was chyba. Aha, bo z tego już zebrałam. Czy ja mogę... Czy to się czasem ze skór wyrabia, te strzały? Co do nich potrzeba? Nie, to jest kołczan. To jest jakaś stabilizująca rękawica. To jest bransoleta. A, tu jest do napierśnika, potrzebuję 5! Super! Ekstra! Może ja muszę mieć zdolność do wytwarzania tych strzał. Czekaj, co to jest? To jest myśliwe. Wtedy za zabójstwo, złupienie... Odzyskiwanie strzał.
No to teraz to by się przydało. O, tu może senu ogłuszać, Boże. No ale to i tak nie mamy na razie tego wszystkiego. Wytwórz na pierśnik. No to muszę. Tak, ja zawsze ogarniam wszystko. Wszystko wiem i wszystko rozumiem. To znaczy, że znowu muszę się cofnąć. Jestem ciekawa, czy te strzały tam będą też, czy muszę zbierać je skąd inąd. Nie wiem, to jest. Bo ja ich nie wyrobię. Znaczy, tam był ten kołczan, ale nie jestem pewna, czy ten kołczan daje mi strzały, czy tylko po prostu pojemność na strzały. No wiem, tylko ja nie umiem celować, więc. dobra, gdzie on tu miał te strzały? Czy ja mogę dostać jeszcze jedną porcję strzał? Proszę. Nie denerwuj mnie, tylko daj mi strzały, człowieku. Nie chcę być orłem, może mi się myli. Okej, dobra, 14 zabrałam, super. Przynajmniej tyle. Dobra, może zrobię ten kołczan. Wyposażenie. Zwiększa maksymalną liczbę strzał. Aha, tylko że ja to. Co ja tu muszę zrobić? Zbierać drewno? Dobra, to za 100 lat. 100 lat później. Aha, potrzebujemy tamtą stronę. I znowu będziemy spadać z góry gdzieś, nie wiadomo gdzie. Potrzebujemy trzech, chyba? No to powinno nam wystarczyć teraz. Aczkolwiek głowy nie dam. 15 strzał chyba dasz radę. Właśnie nie wiem za bardzo, bo on strzela aż 4 strzałami. Z tego co widzę, patrzcie. I nie wiem, jak mam to zmienić. Po co on strzela aż 4 strzałami? Czy to jest jakaś różnica, że lepiej mu pójdzie? Czy przez to, że włączyłam wspomaganie, to on strzela 4 strzałami? No wspinaj się. Wiem, że potrafisz. Czekajcie, bo to tu musi. Właś. Ale on fajnie się wspina. Wydaje mi się, że dużo lepiej niż w poprzednich asasynach, ale tak głowy nie dam. O. Gdzieś tu jest. Patrzcie! Nasz orzeł zapolował bez naszej wiedzy. Lol. Dobra, zebrał jakieś strzały z tego. A tamta uciekła, czy nie? Dobre to było. Tak, już wiem, że mam wejść do wytwarzania. I wytworzyć na pierśnik. Okej. No, powiedzmy, że jakoś tam wygląda. To chyba taki rodzaj łuku. Aha, możliwe. Oj, tam nie jesteś głupia, Rejni. Co tu się dzieje? Cześć, Emilka!
A witam, witam. Przeczytaj regulamin, zapoznaj się i miłego oglądania. Jak już wytworzyliśmy ten głupi napierśnik, to chyba pójdziemy zrobić przerwę. I co teraz mam z tym zrobić, jak już wytworzyłam ten napierśnik? A, dobra, teraz się zakończyło. Okej, okay, dostałam punkty doświadczenia, super. I teraz mam poboczne inne. To w następnym, po przerwie zrobimy sobie jeszcze te punkty widokowe, żebyśmy mieli widok na całą okolicę. I ten. I porobimy jakieś zadania poboczne. No właśnie, musimy znaleźć tego wielbłąda, bo ja nie rozumiem. Okej, to wrócimy za 5 minutek.